Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko. To jest metro 2033 Redux. I sobie jeszcze czekajcie, sobie tutaj sprawdzę amunicja, jak tam wygląda u Was. Zapasy mam dość ciekawe, że tak powiem. Nie, włącz, włącz, włącz. Zdecydowanie się tutaj światło przyda. Czekajcie, jeszcze wszystko chcę posprawdzać, ponieważ gramy sobie w takiej sytuacji, że o amunicję w metro bardzo trudno. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне ещё жить охота. Dobra, wyłączyłem światło. Nie wiem, czy to było konieczne, czy zrobiłem to po prostu na takiej zasadzie, że ułatwi mi to rozgrywkę. Chyba jakieś miny co 6 minut, czy bomba, nie wiem, na jakiej to. Aha, przeskoczyć. No, powiem wam, że. Dobra, maska się na pewno przyda. Będą nas atakować, czy co? O! O nie! Ty jeszcze! Kurde! Ty. Dobra. Przed chwilą praktycznie walczyliśmy z przeciwnikami, a teraz już walczymy z potworami. To jest naprawdę taka walka na dwa fronty praktycznie. Z nimi o tyle się łatwo walczyło, że można było od nich uzyskać jakąś amunicję albo coś. Zresztą podobnie było z, że tak powiem, strzelaniem w łeb. Można było strzelić jednym strzałem i po sprawie, bo oni sobie chodzili powoli. No a te potwory to po prostu jak tylko zobaczą nas, to od razu lecą z całych sił. Ale strasznie, co? Osobiście nie lubię horrorów, chociaż w to mi się dobrze gra, naprawdę. Tutaj? Ło! Nie mam amu, nie mam amo. Tu będzie ciężko naprawdę z tym, że amunicji już zaczyna brakować powoli. Ale jest ciemno tutaj. I co, idziemy dalej? Tędy? Кто это был? Ну ты так стоишь. Ты зачем, бля, это делаешь? Ага, я мне не выхилать. Добра, сорки. Все завали. Jeny! Przed chwilą ich nie było, a teraz ich ile? Jeny! Kurde, no przed chwilą ich w ogóle nie było tutaj, a teraz już tego dziadostwa pełno. Szkoda, że nie można walczyć wręcz jakoś. Wow! Ledwo żyliśmy z życiem, nie? To jest woda? Aha, czy nie, czy...
Czyli są jakieś opary chemiczne, co nam szkodzą. Dlatego trzeba założyć maskę. Dobra. Ale tam nie ma amunicji żadnej. Jest. Okej. Do shotguna amunicja tam była, chociaż no... Nie chcę zmieniać tej broni na razie. Może mi się przyda tamta. И такая лестничка красивая рядом. Засада жукам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Идем тут? До горы? One tutaj się bugowały, bo nie mogę w ogóle do mnie podejść. Amo. Tutaj? A, tędy, okej. Opuściłeś drabinę. Spoko, no to lecimy. Ale... Ale patrz, jak to fajnie mgła wygląda, takie o. Naprawdę rewelacyjnie. Nie wygląda mi to dobrze. Się strasznie boję tego. Jak tu mam łazić jeszcze? Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артём, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего и двинем. Ło, co to było w ogóle? Zaczyna mi brakować tlenu, czy jak to na... Tutaj to chyba oczyszcza tylko na mnie, z tego co... Ma chyba sny, albo coś przewiduje, że to jest to miejsce, co w śnie. Nie możemy przejść tędy? Aha, bo ty odsuwasz, dobra. No tu już przejdę. Strasznie to wygląda. Ło! I znowu ten troll, co wcześniej już go widzieliśmy. Co to za chrzęń ze mną była? Артём, ty słyszałeś? No i pieśnie. Слаще Владимирского централа, но страшно. This way. Pokuszę się, może przejdę tędy. Mam wrażenie, że tam będzie dobra amunicja czy coś. Ło, nieźle co? Dobra, idziemy dalej. Z tobą? Jakoś tam, niby coś tam było. Tutaj nic. Pełno wszelkiej zarazy tutaj. Jan. O, pięknie. Ładne zapasy.
Ty mówię, tutaj naprawdę to jest gra bardzo oparta na exploringu. Tutaj trzeba szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Często trzeba ryzykować. Na przykład przed chwilą widzieliśmy okazję, jak musiałem wskoczyć tam sobie i sprawdzić, czy coś może się kryje. Naprawdę ryzykowałem wiele. Mogłem zginąć tam, wpaść w tą otchłań. Papaćka się zdjęła. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину, спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Ну не! Jak może to niech walczy sam, bo ja oszczędzam amunicję. Dobra, otwierają. Tak? Co się wydaje? Pięknie, Artem. No i brak amunicji znów. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że zapłaci mi ten kolej za to wszystko, że tutaj byłem z nim. Ponieważ musiałbym sobie nieźle odkupić. Po prostu jak będę mógł, to kupię ile tylko się będzie dało tego wszystkiego. Bronię, wszystko, żeby po prostu przeżyć spokojnie sobie tutaj. Bo metro jest tak niebezpieczne tutaj po prostu przebywanie, że... Słuchaj się jego. Ci ребята вообще юмора nie понимają. Нет, это бомбом собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как давно пришел. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Chyba to nie jest jego najlepszy znajomy, co? Szybko, żeście te drzwi otworzyli. Zamiast otworzyć, zanim jeszcze nas zaatakowali, to wy dopiero teraz. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить. No i właśnie o to mi chodzi, chcę wszystko kupić, co można. Продолжал денег солдатам Гамбы и не хотел задерживаться. Вчитуй, мой дорогий. Окей. Zatem przejdźmy. Kto taki? Wyjdź na świat! Medlenno! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Но я вам с вами. Двигайся. Стоять! Я с тобой разговариваю. Ну и что раз? Что нам сделать? Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Эй,
Следи за языком. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Spasamy pomidory. Na tych perców z drezyny. No i oczywiście do następnego odcinku. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Tam, gdzie będziemy. Tak więc, na razie. Cześć!